dzień. Dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie, że to słowo, ono nas przenika i ono zostawia w nas trwały ślad. Ojcze, dziękujemy Tobie, że to słowo w nas pracuje i wykonuje Twoje dzieło. Dziękujemy Ci za to w imieniu Jezusa. Amen. Będę mówił o demonach, o szatanie, o demonach i o rzeczach, które są związane ze sferą zniewoleń. Chciałbym, żebyśmy, przyglądając się temu, zajęli się takimi dwoma aspektami. Pierwszy to jest aspekt poznania faktów, o których będę dzisiaj mówił, i jakby w związku z tym skorygowania tego, co do tej pory wiedzieliście na ten temat. A druga rzecz to jest taka, chcę, żebyście słuchając tego, układali sobie w głowie wasze absolutne zwierzchnictwo nad szatanem. Ja tutaj nie głoszę dzisiaj do was w temacie demonów ku temu, abyście zobaczyli rozmiar, jakby wielkość ich. Chcę, żebyście zobaczyli wielkość swoją, a nie demonów. To jest to o to tu chodzi, żeby to zobaczyć. Dlatego, że mówiąc o szatanie i o demonach, mówimy o bytach, które są w naszej władzy. My nimi władamy. Możemy to określić jako pewnego rodzaju niepokorne byty, które są pod naszym władaniem. To nie są nasi, jakby to powiedzieć, słudzy, to są nasi niewolnicy. Ty musisz zacząć widzieć szatana jako niewolnika, jako kogoś, nad kim ty posiadasz pańską władzę. Chodzi o to, żebyś poznał jego charakter i usposobienie, abyś był świadomy tego, w jaki sposób on chce wydostać się spod twojej władzy. On, rozumiesz? To o to chodzi, żebyś zobaczył jego sposoby. Słowo Boże mówi, że jego sposoby działania są nam dobrze znane. Tylko, że chcę, żebyś patrzył na to z tej perspektywy, jako na pana niewolników, który teraz się dowiaduje, w jaki sposób, jakby kim są owi niewolnicy, jacy oni są i jak nad nimi trzeba panować, aby nie wymknęli się spod kontroli. Masz kontrolę nad nimi. Masz kontrolę nad tym. Masz kontrolę nad przeciwnikiem. Nie on ma kontrolę nad tobą, tylko ty masz kontrolę nad nim. Więc zaczniemy od początku. Będę mówić dzisiaj o rzeczach, które jeśli będą niezgodne z twoim dotychczasowym poglądem na ten temat, więc chciałbym, żebyś szybciutko swój pogląd zmienił na mój. To będzie najkorzystniejsze i najszybsze. Bo mój jest słuszny. Dlaczego jest słuszny? Bo to działa. Cokolwiek głoszę, od najdrobniejszej rzeczy, na wszystko mam świadectwo swojego życia. Na wszystko. Nie ma takiej rzeczy, o której głoszę, gdzie nie odniosłem sukcesu. Nie ma takiej rzeczy, o której głoszę, gdzie nie odniosłem sukcesu. A skoro mi coś się udało, to może udać się każdemu. Ponieważ w Królestwie Bożym nie ma ludzi, którzy są ważniejsi i mniej ważni, którzy posiadają większe lub mniejsze możliwości. W Królestwie Bożym są jedynie ludzie, którzy trzymają się prawdy i tacy, którzy prawdy się nie trzymają. Ci, którzy się prawdy nie trzymają, odnoszą porażki. Ci, którzy się prawdy trzymają, odnoszą realne sukcesy. Więc mówimy teraz o tym, że to, o czym opowiadam, to są rzeczy, które działają. I teraz pierwsza rzecz. Księga Ezechiela, 28 rozdział, od 1 do 10. Mamy tutaj mowę
o pewnym królu Tyru i ów król Tyru jest ówczesnym władcą miasta i pogańskiego regionu zwanego Tyrem. Ów człowiek jest królem. Ów król jest człowiekiem. Więc nie będę o tym czytał, jest to opis jego osoby, jest to książę Tyru, tak jest nazwany. Nie król, tylko panujący nad Tyrem, książę Tyru. Natomiast w 28 rozdziale od wersetu 11 do wersetu 19 rozpoczyna się zadziwiająca historia o drugiej postaci zwanej królem Tyru. Czyli mamy księcia Tyru i mamy króla Tyru. Kim jest książę Tyru? To człowiek. Kim jest król Tyru? To zwierzchność działająca przez owego człowieka. I opisanie tej zwierzchności tutaj jest jednoczesnym opisaniem osobiście szatana. I przeczytam ten fragment. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru. Ja będę wam te rzeczy wykładał na razie w ten sposób, po takich fragmentach. Od razu zwróćcie uwagę na tym, że Bóg mówi, zanuć nad nim pieśń żałobną. Nad kim się nuci pieśń żałobną? Nad kimś, kto umarł, tak? Nad kimś, kto nie jest aktywny. Nad trupem, tak? Czyli od samego początku, kiedy zaczynamy słuchać o opis życia Lucyfera, tak, to dowiadujemy się, że jest to postać, która tak naprawdę nie funkcjonuje w sferze życia. Prawda? A więc funkcjonuje w sferze śmierci. Zatem prosta rzecz. O ile ty funkcjonujesz w sferze życia, a szatan funkcjonuje w sferze śmierci, no to tak jak życie góruje nad śmiercią, to ty górujesz nad szatanem. To proste. To bardzo proste rzeczy. Tak mówi Wszechmocny Pan, ty, który byłeś odbiciem doskonałości. Czyli widzimy tutaj opis Lucyfera od samego początku. Widzimy, że był odbiciem doskonałości, czyli był odbiciem samego Boga. Pełnym mądrości i skończonego piękna. Był najpiękniejszy. Lucyfer był najpiękniejszy. Jest opisanych w Biblii trzech głównych archaniołów, którzy są archaniołami średniego szczebla. To jest archanioł Michał, archanioł Gabriel i archanioł Lucyfer. Było ich trzech. Nie byli archaniołami najwyższego rzędu. Ponad nimi były jeszcze dwa poziomy aniołów. Bunt, on rozpoczął się na tym poziomie właśnie, gdzie było tych trzech archaniołów. Wyżej bunt nie sięgnął. Dlatego też musicie coś wiedzieć, ja będę takie robił dygresję, musicie coś wiedzieć o aniołach. Lucyfer nigdy nie był najsilniejszym z aniołów. On był najpiękniejszym z trzech archaniołów, co nie mówi nic o jego sile. Musicie o tym wiedzieć, że istnieją przynajmniej dwie hierarchie demoniczne nad Lucyferem w ogóle jeszcze. Także Lucyfer to nie był najmocniejszy anioł nawet wcale. To był w ogóle taki, on był w środku gdzieś tam. I teraz między tych trzech archaniołów, Lucyfera, Gabriela i Michała, był podzielony cały kosmos. Wszystko było podzielone między nich, ich trzech. Każdy z nich miał swoją część kosmosu stworzonego przez Boga. Oni byli jakby zarządcami, byli jakby dyrektorami tych części rzeczywistości duchowej i rzeczywistości fizycznej. Prawda? Miejsce, w którym był Lucyfer, to było miejsce, w którym obecnie znajduje się Ziemia. I Ziemia była centrum dowodzenia Lucyfera nad całą 1/3 ówczesnego wszechświata. To z Ziemi on zarządzał.
On zarządzał z ziemi. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Byłeś w Edenie. Gdzie był Eden? Na ziemi. Byłeś w Edenie. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia. Okryciem Twoim były wszelkie drogie kamienie. Ze złota zrobione były Twoje bębenki. Tu ciekawy zapis znowu. Oryginał mówi, złotem wrośnięte były Twoje bębenki. A Twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Kiedy stworzono Lucyfera. Stworzono go w najwyższym standardzie piękna. Dlatego jak rysują gdzieś Wam szkaradnego diabła, to się możecie pośmiać, bo to są baśnie. Baśnie są. Coś Wam powiem. Diabeł jest tak atrakcyjny, jak jego pożądliwość. Dlatego ludzie to łykają jak karp kruchy. On jest tak piękny, jak najpiękniejsze pożądliwości. Dlatego to jest tak łatwe do przyjęcia. Gdyby to było brzydkie, złe i niszczące w swoim wyrazie, to nikt by tego nie wziął. To pierwszy humanista. Łagodny i delikatny. To jest zupełnie coś innego, niż nam się to rysuje. Rozumiecie? I znowu dygresja do antychrysta. Kiedy przyjdzie antychryst, rozumiecie? Antychryst będzie grzecznym, miłym, sympatycznym, uprzejmym i szarmanckim politykiem. To nie będzie nieokrzesany kmiot. Ja jestem nieokrzesany kmiotem. Dlatego wiem, że się różnią od antychrystów. Jak ktoś tutaj mówi, jesteś nieokrzesany. Mówię, chwała Bogu Najwyższemu. On będzie tak piękny, tak łagodny, że wszyscy będą chcieli go słuchać. Nikogo nie będzie krytykował. Doprowadzi do pojednania chrześcijan i muzułmanów. I Żydów. Wiecie, kto doprowadzi do pojednania muzułmanów, chrześcijan i Żydów? Antychryst. I w miejscu największego, najsłynniejszego meczetu na świecie, tak? Odbuduje świątynię Salomona. Wyobraźcie sobie, jaki to będzie dopiero ekumeniczny gość. Wszystkich zjednoczy. A tak jak tylko słyszę w ogóle o zjednoczeniach różnych, rozumiecie? To mi się od razu scyzoryk w kieszeni otwiera. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem Cię. Czyli on był osobą, która miała wgląd we wszystko, co było tworzone. Byłeś na świętej górze Bożej. Przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienaganny byłeś w postępowaniu swoim do dnia, gdy od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u Ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem Cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił Cię pośród kamieni ognistych. Lucyfer przeciwstawił się Bogu. Ale cóż to znaczy, że on się przeciwstawił Bogu? Dlaczego? Co się stało? Otóż był tak wielki, był tak wspaniały, był tak cudowny, posiadał tak wielki wpływ, był w głębokiej jakby relacji serca w ogóle z Bogiem. To jest bardzo ważne, żebyście to zobaczyli. Był głęboko w tym wszystkim. Dlaczego on to zrobił? Dlaczego on postanowił,
że on chce być Bogiem. Powiedzieć wam dlaczego? Bo mógł. To jest szaleństwo ze strony Boga. Ta wolna wola. Ludzie próbują się dopatrywać przyczyn. Ja mówię do ludzi, dlaczego uważasz, że istnieją jakieś szczególne przyczyny? Zrozum, że stworzenia są wolne. Rozumiecie? On był wolny. Wolność, drodzy przyjaciele, to ogląd wszystkich możliwości. Wszystkich możliwości. On zobaczył jedną z możliwości. On, będąc tak wolnym, tak wspaniałym, tak kochanym, tak, podjął decyzję o tym, że chce być Bogiem. Że chce zasiąść na tronie Boga. Chcę, żebyście zrozumieli jakby genezę grzechu. Grzech, on się nie rodzi z czegoś. Grzech się nie rodzi z czegoś. Grzech jest dostępny dla stworzenia. I teraz chcę się zwrócić do wczorajszych nauk naszych. Żebyście zrozumieli, dlaczego Bóg zrobił taki numer z nami, że mamy nową naturę i nie możemy w ogóle zrobić w tym momencie nic już. Jeżeli chodzi o rebelię na pułapie ducha. Rozumiecie? On nas w ogóle uratował przed dramatycznymi decyzjami, które moglibyśmy podjąć w życiu. Kiedy się narodziłeś z Bożego Ducha, zostałeś uratowany. Rozumiesz? Nowa natura, ten pomysł z nową naturą, która w człowieku zaistniała, tak? To był pomysł, który nigdy wcześniej nie był wprowadzony nigdzie. Żaden z aniołów nie był w ten sposób zjednoczony z Bogiem. Rozumiecie? I to dało Bogu bardzo prostą informację, że trzeba pójść dalej. I kolejne stworzenie, które będzie stworzone na jego obraz, tak? Ono musi i tak w konsekwencji być z nim zjednoczone, bo inaczej może zdecydować, tak? Bo inaczej może zdecydować kiedyś w sposób zły. Ponieważ natury są skażone. Są skażone natury. Ja w ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek nastąpi jeszcze coś takiego, co nastąpiło tutaj na ziemi, taki ratunek jakiegoś gatunku, ja nie wiem. Wiem, że my zostaliśmy tak uratowani i musimy naprawdę zrozumieć, jak wielka jest miłość i mądrość Boga. Lucyfer nie był w stanie oprzeć się. On mógł w zasadzie. On mógł. Teolodzy mogą mówić, no tak, no w sumie on mógł to zrobić, prawda? Ale prawo wyboru doprowadziło do tego, że on zdecydował, że chce być jak Bóg. Chce być jak Bóg. On przez długie okresy czasu, nie wiemy, jakie to były okresy, planował tą rebelię. On buntował podległe mu anioły. On rozmawiał z nimi. On był dla nich jak Bóg. I o Bogu znowu coś wiedzieć tu musicie. Czym jest tak zwana święta delegatura? Jak ten Bóg działa? Zobaczcie, Bóg nie działał inaczej od początku, jak przez delegowanie władzy. Czyli tak naprawdę Bóg sam nie nadzorował tych wszystkich zjawisk, które powstały. Nadzorowali go jego aniołowie, którzy posiadali pełną władzę nad tym, co mają. Ktoś czasami pytał mnie, czemu Bóg nie zadziałał, kiedy Lucyfer buntował anioły?
Dziś odpowiadam w prosty sposób, wiesz, gdyż dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. Żaden mądry władca nie chce mieć u siebie ludzi, którzy go nie kochają. Rozumiecie? Nie można utrzymywać ludzi, którzy cię nie chcą wokół siebie, którzy mają do ciebie coś, albo na przykład z czymś się nie zgadzają, bo dom rozdwojony sam w sobie rozjedzie się równo. Mnie wielu ludzi pyta, czemu, kiedy z tobą służę, to chcę, żebym się z tobą we wszystkim zgadzał. Ja mówię, bo dom rozdwojony sam w sobie rozpadnie się. Nie damy rady inaczej. Albo się ze mną zgadzasz w 100%, albo buduj własną służbę. No bo razem nie możemy inaczej. Bóg to wiedział, więc nie zatrzymał procesu. On nie zatrzymał procesu. Lucyfer zbuntował 1/3 bytów anielskich. Zbuntował też jeszcze kogoś, ale o tym za chwileczkę wam powiem. 1/3 bytów anielskich, która była mu podległa, deklaruje się, że jest przy nim. W niebie następuje wojna. Te takie teksty, które są bardzo skrótowo napisane, że Bóg wyrzucił go z nieba, to jest bardzo w ogóle skrótowe. Tam była wojna. Tak naprawdę Bóg osobiście, Bóg jako Bóg, to nie brał w tym udziału w ogóle. Rozumiecie? To była wojna między aniołami. To była wojna. Gabriel, tak? I Michał ze swoimi wojskami toczyli walkę z Lucyferem i jego wojskami. W wyniku tej walki Lucyfer i 1/3 aniołów podrzędnych zostają strąceni z czegoś, co popularnie nazywa się niebem. Zostają wyrzuceni z tego miejsca. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię i posłuchaj teraz. Na ziemię. Między mniej więcej około 66 milionów lat temu w ziemię coś uderzyło. I w wyniku tego uderzenia przynajmniej 77% wszystkiego, co było na ziemi, zostało zniszczone. Naukowcy mówią, że to wielka kometa spadła i zrobiła wielki kanion w Stanach Zjednoczonych. Zgadnijcie, kto tam spadł. I co tam się wydarzyło? Postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrywali. Jak ja się śmieję w twarz diabłu, ludzie mnie pytają, co ty robisz? Czemu szydzisz? Ja mówię, bo przeczytałem w Biblii, że mam tak robić. Bo przyjąłem postawę biblijną. Naigrywam się z diabła i ze wszystkiego, co jest stworzone w imię w wyniku jego działań. Szydzę z zachowań ludzkich, które mają naturę demoniczną. Wiecie dlaczego? Bo takie mam polecenie w księdze Ezechiela. Ponieważ jestem królem, jestem pokoleniem królewskim, kapłańskim. Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa twoich win. Przyniegodziłem twoim handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił. Obróciłem cię w popiół na ziemi. Na oczach wszystkich, którzy cię widzieli. Wszystkich, którzy cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad tobą, stały się odstraszającym przykładem. Przepadłeś na wieki. Lucyfer, najpiękniejszy wśród archaniołów, spada na ziemię, która wcześniej jest centrum jego funkcjonowania w kosmosie, z której zarządza 1/3 kosmosu, razem z nim zrzuceni zostają aniołowie, którzy zbuntowali się razem z nim.
I chcę teraz, żebyśmy przeszli do początków Biblii, do pierwszego wersetu Biblii. A brzmi on tak. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A drugi werset brzmi tak. A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I o ile pierwszy werset jest poprawnie, no prawie przetłumaczony, ale sens jest oddany tutaj, to drugi werset już jest przetłumaczony niepoprawnie. Sformułowanie była tak naprawdę w hebrajskim brzmi stała się. I sformułowanie stała się było tak trudne do zrozumienia, że bibliści zaczęli tłumaczyć to była. No bo cóż oznacza sformułowanie stała się? Sformułowanie stała się oznacza, że kiedyś była inna. I tutaj sformułowanie pustkowiem i chaosem po hebrajsku brzmi tohu bohu i oznacza totalne zniszczenie, absolutną rozwałkę, rozbicie. Rozumiecie? Totalne. A więc oryginał brzmi w ten sposób. A ziemia stała się rozbita, zniszczona, popsuta. Co to dla nas oznacza? To oznacza, że ona nie była taka od początku. Między pierwszym a drugim wersetem Biblii mogły upłynąć miliardy lat. Miliardy lat. To są takie bajki, że Bóg stworzył tam ziemię w jeden dzień, potem drugi, niebo i tak dalej. Są bajki wszystko. To tak trzeba było przekazać ludziom, bo nikt nie był w stanie tego inaczej chwycić. A tu jeszcze powiedzieli na końcu, Pan odpoczął. Po tym wszystkim się tak zmęczył, że odpoczął. Prawda jest taka. Bóg stwarza ziemię. Jak wszystko, co Bóg stwarza, rzecz jest doskonała, wspaniała i cudowna. W ogóle widzieliście kiedyś, żeby Bóg stworzył coś, co nie jest pełne, kompletne? Nie. Bóg nigdy nie stworzyłby ziemi, która była pustkowiem i chaosem. Tak samo jak nigdy Bóg by nie stworzył człowieka, na przykład bez jednej nogi i bez jednej ręki, a potem w procesie ewolucji wyrastałoby mu to. Niestety Bóg nie stworzył takim człowieka. Tak samo jak Bóg nie stworzył człowieka w procesie ewolucji. Bóg po prostu stworzył człowieka. Człowiek powstał w wyniku tworzenia przez Boga, a nie w wyniku procesu zmiany z robaka w kangura, z kangura w goryla, z goryla w mnie. Absolutnie. To hu bo hu, totalny chaos i zniszczenie. Ziemia staje się totalnym chaosem i zniszczeniem. Dlaczego? Ponieważ spada na nią Lucyfer, tak? Który płonie, jest napisane, wyprowadziłem z ciebie ogień, który cię zniszczył i spalił. Przypomina kometę. Nawet się nie dziwię naukowcom. Ciekawa też rzecz jest w 28 wersecie, który brzmi w ten sposób, że tu jest napisane, że czym cię ją sobie poddano, mówi Pan. Na oryginał brzmi, wiecie jak? Zapełniajcie ją na nowo. I tego też nie mogli przetłumaczyć w ten sposób, bo to było dla nich za dużo. No jak to zapełniajcie ją na nowo? To znaczy, że co? Że ona była wcześniej zapełniona? Tak, ona była wcześniej zapełniona. Na ziemi żyło pokolenie przedadamowe. Były to byty, które nie były ludźmi. Były to byty, które były pod jurysdykcją Lucyfera, który z ziemi zarządzał 1/3 wszechświata. Dzisiaj, kiedy archeolodzy wykopują różne stworzenia, ludzie, którzy nie umieją sobie z tym poradzić, właśnie tworzą różne teorie. Ale wiecie, te stworzenia, które są wykopywane, nie są ani ludźmi, ani zwierzętami.
kim one są? Co to za stworzenia? Co to był Australopitek? Co to w ogóle było? Chrześcijanie najchętniej o tym nie chcą rozmawiać, albo tworzą teorie, które mają jakoś im pasować do całokształtu Biblii. I mówią, no, różne potwory stworzył Pan. Wiesz, to, że tam jest napisane, że Pan stworzył wielkie potwory, tak? Oryginał mówi, Pan stworzył wielkie potwory jako zwierzęta. To słowo potwory, to jakby potworne, potwornie wielkie zwierzęta. Jakby to tak najprościej przetłumaczył. Pan stworzył potwornie wielkie zwierzęta. To rozumiesz? Na Australopitek to nie było potwornie wielkie zwierzę, tylko to była taka konstrukcja mniej więcej tutaj, taka zgięta w pół, proszę ciebie. Ale ona całkiem w ogóle nieźle sobie radziła, zupełnie z innymi rzeczami, niż sobie radziły na przykład małpy. To coś już na przykład się ubierało troszkę. To coś miało naczynka rzeźbione. To coś se kijek umiało zaostrzyć i tam dźgnąć jakiegoś tam, rozumiesz? To nie było już takie małpiate. To było coś. Nie był to człowiek, ale było to coś. Na ziemi żyło pokolenie przedadamowe. Kim było owo pokolenie przedadamowe? Było to pokolenie, które zasiedlało ziemię, zanim na ziemię, zanim nastąpił bunt szatana. To plemię usługiwało Lucyferowi. To byli słudzy jego. Byli, dla nich Lucyfer był jak Bóg. Oni nigdy nie mieli kontaktu z Bogiem. Oni mieli kontakt z Lucyferem, który był generałem Bożym. Rozumiecie? To było takie coś żyło tutaj na ziemi. No, to coś, kiedy Lucyfer zrobił rewoltę i pociągnął za sobą 1/3 aniołów, to coś, te całe pokolenie przedadamowe, tak? Zgadnijcie, za kim poszło. No tylko za Lucyferem, bo on był dla nich jak Bóg. To było dla niego jedyne, to było dla nich jedyne bóstwo, które istniało. Aniołowie, którzy byli pod Lucyferem, byli dla nich jakby zarządcami pewnymi. Musicie zacząć to sobie wyobrażać, krok po kroku, jak to wyglądało wszystko. To jest w ogóle też ciekawe, że w epoce dinozaurów żyły jakieś właśnie istoty i dowodzą tego choćby takie obrazy umieszczone na tak zwanych kamieniach z Ica, przedstawiające jakieś stworzenia podobne ludziom jeżdżące na dinozaurach. No oczywiście powstały chrześcijańskie teorie, że ludzie żyli w czasach dinozaurów. No oczywiście nie żyli. A zatem kto na tych dinozaurach tam jeździ? Pokolenie przedadamowe. Pokolenie, które było sługami Lucyfera. To pokolenie, które poddaje się władzy Lucyfera po jego buncie, zostaje ukarane przez Boga w inny sposób. Nie w sposób taki jak Lucyfer i aniołowie, którzy za nim idą, bo oni są ukarani w ten sposób, że są w pewnym sensie wypchnięci przez anielskie siły Boga z nieba, spadają na ziemię i sąd właśnie się wykonał. Lucyfer zostaje zrzucony ze swojego prezesowskiego stołka, tak? Zaczyna funkcjonować na ziemi i w okręgu ziemi, tak w atmosferze, zaczyna w tym okręgu działać. Natomiast pokolenie, które żyje na ziemi, no ono nie może być zrzucone skądkolwiek i pozbawione czci sług Bożych na pułapie aniołów, więc jaka kara ich spotyka? Tracą ciała. Kim są demony? Greckie słowo daimonium. To duchy pokolenia przedadamowego. Dlaczego one tak bardzo pragną człowieka? Bo człowiek ma coś, czego nie mają one. Ciało. Większość demonów to najbardziej prymitywne byty, jakie mogą funkcjonować na ziemi. Odpowiedzialne są
za najbardziej prymitywne grzechy. Cała sfera seksualna, sfery chciwości, sfery nałogów, sfery wszelkiej niemoralności, złodziejstw, zabójstw, wszelkich zniszczeń są prymitywne. Ludzie często, być może niektórzy z was również, mający duchowe widzenia, widzą, jak wyglądają. Są zawsze szkaradne, mają wygląd dziwnych stworzeń, wyglądają jak dziwne małpy, jak trole, krasnoludy, węże, pająki. Tak wyglądają. To najbardziej prymitywne byty. Bardzo pragną ludzkich ciał. Chcą w tych ciałach żyć i funkcjonować, ponieważ zostały pozbawione ciała, ale dalej żyją jako duchy. Aniołowie, którzy zostali strąceni razem z Lucyferem, oni posiadali własne duchowe ciała. Możecie o tym poczytać w liście do Koryntian, że jest ciało cielesne i jest ciało duchowe. Poza tym, jak to mówił brat Derek Prince, żadnemu najbardziej upadłemu i potępionemu aniołowi nie przyszłoby do głowy, żeby mieszkać w człowieku. Dlaczego? Z prostych przyczyn, choćby z takich, że człowiek używa 6% umysłu, a anioł 100%. Nasze mózgi nadają się może do tego, żeby sobie najbardziej zbuntowany aniołek nimi wytarł pięty. To jest coś takiego, jak ty byś miał niesamowite pragnienie zamieszkać w karaluchu. Rozumiesz? My dla aniołów jesteśmy bytem tak mało atrakcyjnym, rozumiecie, że one w pewnym sensie to się nami brzydzą. Aniołowie pańscy, którzy chodzą w chwale Pana, to tylko dlatego się z nami kontaktują, bo oni są w autorytecie miłosnym Boga. Rozumiecie, co tu chodzi? To oni się z nami kontaktują. Ale zbudowane anioły nie są w autorytecie miłosnym Boga, i one nas po prostu, nienawiść to jest w ogóle źle powiedziane, one nas, jesteśmy dla nich absolutnie nieatrakcyjni. W ogóle inna rzecz. Natomiast dla kogo my jesteśmy bardzo atrakcyjni? Dla pokolenia przedadamowego. My ich kręcimy. Mamy kubki smakowe, narządy rodne, oczy, uszy, wszystko to, co przeciętny, kretyński demon potrzebuje do tego, aby być szczęśliwym. Dlatego tak bardzo chcą w nas mieszkać i przez nas działać. Większość demonów to kretyni, totalnie. Najarani na nasze ciała jak szczerbaty na suchary. To często, co my z nich robimy, to jest śmiechu warte. Ja będę za chwilę o tym mówił, nie? I będę też mówił, jak funkcjonują byty anielskie w tej formule. Ale to chcę, żebyście zrozumieli najpierw. List do Efezjan 6,12. Chcę wam teraz pokazać, jak jest zbudowana hierarchia u nich. List do Efezjan 6,12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Hierarchia idzie od dołu w tym wypadku. Pierwsi to nadziemskie władze. Nazwani tutaj nazwani nadziemskimi władzami. Nie wiem, dlaczego ich nazwano nadziemskimi władzami, bo jak z greki to przetłumaczysz, no to to się w ogóle nie trzyma kupy. To nadziemskie władze. Oryginał w ogóle mówi najniżsi władający. Najniżsi. Najkrócej można ich nazwać początkowi. To początkowi.
to właśnie duchy pokolenia przedadamowego, początkowi, najbardziej prymitywna grupa demonów. Te demoniczne siły, one występują w trzech formułach, zarządzają jedni drugimi. Ci początkowi to najbardziej prymitywne kultury pokolenia przedadamowego. Najbardziej prymitywne kultury. Tak jakbyś wziął teraz sobie cały świat, prawda? I początkowi to na przykład ci ludzie, którzy nadal dzisiaj, powiedzmy, żyją w buszu. Rozumiecie? Latają z jakimiś opaskami tutaj na biodrach. To jest to. To są ci początkowi. Te najbardziej takie prymitywne stworzenie. Nad nimi są zwierzchności. Oryginał mówi władcy, mogący. Jest to nadal pokolenie przedadamowe, które jest kastę wyżej. To można by powiedzieć taka ludzka klasa średnia. To już matury mają. Rozumiecie? To już mówią, poszedłem, a nie poszłem. No taki rodzaj po prostu ten. Oni zwani są władcami mogącymi. Nad kim oni władają i co oni mogą? No nad tym najbardziej prymitywnym motłochem podstawowym. Pamiętajcie, że w piekle panuje jedna formuła. Terror. Tam nie ma grama formuły miłosnej. Tam nie ma porozumienia, że demon przychodzi do demona na kawę. O, porozmawiamy. Tam nie ma porozmawiamy. Tam demon kasty wyższej mówi do demona kasty niższej. Zrób to, tak? Bo cię skrzywdzę. Bo cię skrzywdzę. Rozumiecie? Tam jest terror. I trzecia kasta pokolenia przedadamowego, władcy świata ciemności, czyli rządcy światowego porządku ciemności. Kim oni są? To najwyższa kasta pokolenia przedadamowego. Oni są już po studiach, to doktorzy, docenci, profesorowie. Rozciągają swoje władanie nad różnymi regionami, miastami, państwami. Rządzą władcami, którzy rządzą początkowymi. I czwarty rodzaj demonicznych sił to złe duchy w okręgach niebieskich. Oryginał brzmi bardzo ciekawie. Duchowi złośnicy w niebiosach. A dokładniej duchowi łajdacy w niebiosach. I to są zbuntowani aniołowie. Którzy trzymają łapę nad tym całym sajkomem, który się dzieje w ogóle na ziemi. Działają w okręgach niebieskich. Rozumiecie? Nad nimi jest tylko Lucyfer. Tak to funkcjonuje. A więc zbuntowane anioły kontrolują władców świata ciemności. Władcy świata ciemności kontrolują zwierzchności. Zwierzchności kontrolują nadziemskie władze, czyli początkowych. A nad wszystkim króluje prezes Lucy. A wiesz, kto jest wyżej? Ty. Tak sobie to ułóż. Roboczo na razie. Tak sobie to roboczo poukładaj. W ogóle jak to wygląda? No wiesz, pewnie, że wyżej jest tron Boga, na którym siedzisz ty. Pamiętasz? Gdzie siedzisz? Pierwsze, drugie i trzecie są na ziemi. Czwarte są w obszarze atmosfery ziemskiej, w tak zwanych okręgach niebieskich, czyli w powietrzu tak zwanym. Słyszeliście o tym? Władca, który rządzi w powietrzu. Tak?
Tam też jest Lucyfer. Pierwsze, drugie i trzecie przebywają w ludziach. Czwarte nigdy nie przebywają w ludziach. I też te przebywanie w ludziach pierwszych, drugich i trzecich to jest takie bardzo, bardzo, bardzo różne. To znaczy wszystkie przebywają w ludziach, tylko w różnych ludziach. Te pierwsze, najbardziej prymitywne, w ogóle nie są wybredne. Biorą wszystko jak leci. Tak jak moja żona kiedyś, jak czasami składała mi takie świadectwo, mówi, kiedy byłem, mówi, jak byliśmy jeszcze w świecie, opowiadając, jak ją poniżałem, opowiada zawsze, że mój mąż obecny, będąc w świecie, w sferze seksualnej uganiał się za wszystkim, co na drzewo, tylko nie ucieka. Tak mi opisuje w różnych historiach swoich. Zawsze mi się to kojarzyło z demonami, które naprawdę nie mają żadnego problemu z wyborem życiowego partnera. Wszędzie, gdzie tylko mogą być. W najgorszym wypadku, jak nie mają człowieka, nawet w zwierzę wejdą. Aby być trochę w ciele. W ogóle interesuje ich ciało bardzo. No, zwierzchności, które są nad nimi, potrzebują już nieco innych ciał. Na przykład taka znana wśród chrześcijan demoniczna zwierzchność, duch Jezabel. Na przykład Jezabel, ja spotkałem cztery Jezabel w życiu. Trzy panie, jednego pana. No, żeby Jezabel mogła sobie znaleźć odpowiedni nośnik, to nie jest tak łatwo, powiem szczerze. Już. Ja czasami słyszę w kościele, że to tu Jezabel, tam Jezabel. Ja mówię, to nie Jezabel. Mówię, no, to nie jest Jezabel. I mówię, to może być osoba, którą sobie Jezabel szykuje na przykład. Tam troszeczkę przez nią zaczyna, ale ona musi ją podszykować dopiero. Żeby Jezabel mogła działać, przyjaciele, to musi być odpowiednia osobowość. Rozumiecie? To nie ma tak, że to w ogóle sobie taka zwierzchność jakaś, ona sobie działa przez byle kogo. Nie, absolutnie. Ponieważ demony potrzebują naszego umysłu, potencjału. Ich interesuje wszystko, tak? Początkowych nie interesuje nic. Początkowy to jest kretyn, tak? Tak? To człowiek leci w ogóle, wiesz, nie? Ale już zwierzchność nie. Zwierzchność musi wybrać, to sobie chodzi, wiesz, przygląda się, nie? A władca świata ciemności to sobie naprawdę już musi upatrzeć kogoś. Władcy świata ciemności mieszkają w prezydentach. Rozumiecie? W ludziach potężnego wpływu, w generałach. Bo wiecie, o co chodzi? Chodzi o wpływ. Przez cały czas chodzi o wpływ. Kto będzie miał większy wpływ? Także to nie do końca tak jest. Dlaczego was cały czas informuję, że one potrzebują ciała? Ponieważ chcę, żeby wypadły z was takie dziwne myśli, że istnieją jakieś takie byty enigmatyczne, które gdzieś się tam poruszają, tak? I one wszędzie mogą coś ci zrobić. No niestety, musisz wiedzieć o diable takie rzeczy i o demonach, że one ani nie są wszędzie obecne, ani nie są wszechwiedzące, tak? No w ogóle nie są. No. Są ściśle związane z pewnymi osobami. Rozumiecie? Działają niejednokrotnie jedynie na określonych terytoriach. Nie wiem, czy zauważyliście prostą rzecz. Czasami wyjeżdżasz z miasta i czujesz się lepiej. Wyjeżdżasz z miasta jakiegoś. I raptem czujesz się lepiej. Dlaczego? Wyszedłeś spod jakiejś zwierzchności, która gdzieś tam siedzi. W ogóle, wiesz, nie? Ona w kimś tam siedzi. Są kościoły na przykład, że wchodzisz do kościoła, jakiegoś zboru, ci siada coś na łeb i nie, co się stało. Zwierzchność siedzi. Najczęściej na pastorze, rozumiesz? Albo na liderze grupy uwielbienia. Albo na szarej eminencji, na przykład żonie pastora, która nigdy w ogóle w nic się nie wtrąca, a kręci całym zborem. To jest dopiero Izabela.
rozumiesz? Ona jest cichutka, proszę Ciebie, rozumiesz, a kręci wszystkim uwyta. Jak chcecie poczytać sobie o Jezabel, to sobie wbijcie w internecie papieżyca. To była artystka, człowieku. Całym kościołem katolickim rządziła w pewnym momencie. Wszystkich uwiodła łącznie z papieżem. Taka była babeczka. To nie to, że tam wie. To... Jeden taki pastor kiedyś powiedział taką bardzo fajną rzecz, mówi do mnie, powiedział, pamiętaj Artur, herezja zawsze jest związana z heretykiem. Nie ma heretyka, nie ma herezji. Wyeliminuj heretyka, heretyk nie będzie głosił herezji. Dlaczego ja chodzę i ogłaszam wszem i wobec z imienia i z nazwiska wielokrotnie ludzi, którzy głoszą herezję? Bo chcę ich zdyskredytować. Dlaczego? Bo herezja jest związana z heretykiem. Ja znam duchową rzeczywistość. Prosty jak trud. Tak. Słyszą nasze myśli? Nie. Zaraz o tym będę mówił. Absolutnie. Ja będę teraz mówił. Absolutnie nie. Demony nie mają dostępu do takiej... Znaczy, jeżeli my demona wpuścimy do naszego życia, to on posiada o wiele większy wpływ, niż jak on działa na nas doraźnie. Ale o tym będę za chwileczkę opowiadał. Natomiast stricte nie ma takiej opcji, że demon zna nasze myśli. Takiego czegoś. A to każdy z nas ma ciało? Każdy demon, żeby mógł się wyrażać, musi mieć ciało. Demon się nie wyrazi bez ciała. On może przez chwilę przebywać poza ciałem, przez jakiś okres czasu, natomiast demon przebywający poza ciałem, to jest w zasadzie niefunkcyjna rzecz. Gdzie o tym czytamy? W Ewangelii. Że kiedy zły duch wychodzi z człowieka, on się błąka po miejscach bezwodnych. Co on robi? Błąka się. Tak? To słowo błąka się oznacza, że on w ogóle chce gdzieś się z powrotem znaleźć. No gdzie idzie? Tam, gdzie był zazwyczaj. Czyli do miejsca, w którym idzie, bo on tego pragnie. W ogóle o duchach musicie wiedzieć bardzo ważną rzecz. Duchy na ziemi nie mogą się wyrazić inaczej, jak tylko przez człowieka. Przykład klasyczny. Bóg się wcielił. Amen? No w ogóle Bóg się wcielił. Bóg nie mógł zadziałać, Bóg, który jest duchem. Amen? Bóg nie mógł zadziałać w sferze człowieka bez wcielenia. Duch Święty nie działa bez człowieka. Rozumiecie? To nie ma takich opcji. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy, wszyscy, jeden w jeden, jesteśmy wynikiem działań jakiegoś człowieka. Ktoś się modlił o Ciebie, Ty nawet możesz nie wiedzieć kto. Ktoś głosił Ci Ewangelię, możesz nawet nie wiedzieć kto. Możesz nie pamiętać. Rozumiesz? Ktoś Cię skierował w jakieś miejsce. Rozumiesz? Nawet jeśli osobiście Chrystus Ci się objawił, stanął przed Tobą w fizycznej postaci, to powodem było to, że ktoś gdzieś o Ciebie się modlił. I dopiero w niebie się dowiesz, co to było. Duch Święty nie wyraża się poza ciałem. I żaden demon nie może się wyrazić poza ciałem. Nikt. Dlatego tak bardzo potrzebują ciała. A ciała są naszą własnością, możemy wpuścić do nich kogo chcemy. No a mówi się, że można mieć sen demoniczny, albo wizję demoniczną, albo języki, to wtedy trzeba się z demonem? Nie, ale może dotykać Twojego ciała. On może wpływać na Twoje ciało. Głębokość, ja będę o tym za chwilę mówił potem, głębokość wejścia demona jest bardzo różna. Głębokości działań demonicznych są różne. Demon, jakby Ci to powiedzieć najprościej, w zależności jaki jest człowiek, tak głęboko demon może wejść lub nie wejść. Gdyby ktoś to mógł sfotografować z boku, to zobaczyłby takie szkaradne rzeczy. Na przykład demona, który siedzi w 1/3 w człowieku. I nie może dalej. Bo konstrukcja człowiecza nie pozwala na to. Na przykład demon jakiejś perwersji seksualnej dopada człowieka, prawda, który jest otwarty seksualnie, ale do pewnego momentu. Czyli na przykład człowiek ten nigdy nie pójdzie w seks zbiorowy, w homoseksualizm na przykład, nie? I ten demon, który ma skłonności homoseksualne na przykład,
On może tylko wejść do takiego miejsca, gdzie człowiek ma blokadę wewnętrzną. I na przykład będzie go stymulował, tego człowieka, w dziedzinach pewnych, ale nie będzie mógł go ruszyć w dziedzinie homoseksualnej, bo ten człowiek ma usankcjonowane przekonanie. Jakbyś to mówił, sfotografował, to by znaczył, że idzie ten człowiek i demon do połowy z niego wystaje na przykład. Im głębiej demon wejść może, tym głębsza formuła zdemonizowania. Głębokość zdemonizowania jest zależna od człowieka. W ogóle, słuchajcie, w ogóle to, czy demon nas dotknąć może, czy nie, jest w 100% od nas zależne. Dlatego uczę ludzi, w jaki sposób funkcjonować, aby demon nie mógł go dotknąć, bo jest napisane, zły nie może go tknąć. Nie może. Skoro ducha twojego nie może tknąć demon, to możesz tak wyszkolić swoją duszę i zabezpieczyć swoje ciało, że w ogóle cię palcem nie dotknie. W ogóle. A z drugiej strony można być narodzonym z Bożego Ducha, wypełnionym Duchem Świętym i skończyć w szpitalu psychiatrycznym w takim stanie zdemonizowania, że po prostu się w pale nie mieści. Tabuny demonów w chrześcijanie nie mogą siedzieć. Tabuny. Bo je tam wpuści. I one będą w nim mieszkać. A jeszcze jak pastor mówi, że te demony są takie prymitywne, straszne, że przedadamowe, to skąd te zwierzchności i ci rządzący? To są wszystko, to jest wszystko pokolenie przedadamowe, tylko hierarchiczne. Ja ci opowiadam, mówię ci. Jedna część to są prymitywne byty żyjące w tym pokoleniu. Ale w tym pokoleniu żyły też inne kasty. Były kasty inteligentniejsze i kasty bardzo inteligentne. Tak? Wszystkie były pokoleniem przedadamowym. A ten duch Jezebel może być w czterech ludziach naraz? Czy w każdym pokoleniu? Zawsze demon jest w jednym człowieku. Nie ma czegoś takiego, że demon działa w tobie, ten sam demon i w drugim. To, ja będę o tym mówił. Demony to są osoby. Osoby. To nie ma czegoś takiego. Dlatego jeszcze raz mówię, my przeceniamy działania demoniczne. A przeceniając działania demoniczne, otwieramy się na działanie demonów. Bo jeżeli my myślimy o tym, że demon coś może, prawda? To w ten sposób pozwalamy mu wejść. Takiemu czy innemu. A jeszcze jedno, to skoro demony tak lubią ciało, to po co miałyby stwarzać choroby komuś? No bo kochają choroby. No, ty jesteś miłosna. Ty rozumiesz. Ludzie są tworem Boga w postaci doskonalszej niż pokolenie przedadamowe. Ty jesteś miłosna. To znaczy, że dla ciebie przyjemność, rozumiesz? Jest, przyjemnością jest zdrowie. Dla demonów przyjemnością są różne rzeczy. Cierpienie człowieka. Na przykład. Cierpiące, niszczące ciało. On wchodzi w człowieka i na przykład i staje się rakiem. Tak? I niszczy człowieka od środka. On go niszczy. On go zniszczy, a potem sobie przyjdzie do drugiego człowieka. I drugiego sobie niszczy. Bo jego konstrukcja jest tego właśnie rodzaju konstrukcją. On taką przyjemność odbiera. Rozumiesz? On ma przyjemność z cierpienia. No jak są w ogóle, no przecież, ale słuchajcie, no przyjrzyjcie się nawet na ludzi, którzy mają różne dziwne skłonności. Zgadza się? No przecież są programy, jak ja zobaczyłem program o pewnej pani bizneswoman w Stanach Zjednoczonych, no musi być zdemonizowana na 1000000%. No przecież ona w ogóle uważa, że jest koniem. No koniem. I ona w ogóle wraca z biura i zakłada takie ubranie konia. I ona dzwoni tam po taką inną panią i ta ją ujeżdża na posesji. Piękny dom, posesja, człowieku. A to w ogóle, słuchajcie, ja myślałem, że mnie nie zdziwi nic. Patrzyłem na tylko parę opadło, mówię, ona lubi być koniem. A ta przychodzi, normalnie siada na nią, uzdę i zakłada, ostrogi, człowieku, i ha, ha, ta. Inny facet w tym programie, normalny, bogaty człowiek, ojciec, mąż, normalny facet, nie? Jeździ i zbiera padlinę. I ją je.
kruki padnięte, wrony, jakieś tam, wiecie, to co na ulicy znajdzie. I tylko tym się żywi. Podjął taką decyzję w życiu, że tylko padliną się będzie żywił. I on do padliny przyrządza. Ja w ogóle mówię, o Boże, kochany, mówię, no. Jak ja patrzę na to, ja mówię, przecież to jest demoniczne. Ale z drugiej strony daje mi to odpowiedź na to, jakie mają pragnienia demony. Że na przykład demon pragnie niszczyć ciało. I on sobie niszczy takie ciało, a następnie przychodzi do drugiego ciała i sobie niszczy. Taki byt. Czy wy widzicie to zjawisko? To jest bardzo ważne, żebyście zobaczyli na tą chwilę to zjawisko. To trzeba zobaczyć. Ułożyć to w sobie. Żebyśmy nie myśleli, że to jest coś takiego, co gdzieś jakoś tak dziwacznie lata. Że to jest tak, że ty idziesz, jakiś demon, coś tam. To nie, to jest normalnie, to są normalnie uformowane stworzenia. I one chcą się wyrażać, dlatego one tak funkcjonują. Ich główne pragnienie to wyrazić się, wyrazić. Ja słyszałem różnych teologów, którzy mówili, o, bo demony to mają takie plany. Ja mówię, ja wiesz, też tak uważałem przez lata, nie? Powiedzieć wam, jakie plany mają demony generalnie, utrzymać się jak najdłużej. Wiecie, dlaczego one przeszkadzają w szerzeniu królestwa? Nie dlatego, że ich interesuje, żeby królestwo nie było stworzone. Ludzie. Im chodzi o to, żeby jak najdłużej się utrzymać. Opóźnić powrót Jezusa. Bo one wiedzą, z Lucyferem na czele, tak, że powrót Jezusa to jest katastrofa globalna. A one chcą jak najdłużej. Chcę, żebyście zrozumieli, oni, tam nie ma jakichś planów szczególnych. O, ja słyszę takie teksty, o, teraz wszedłem w służbę, tak mnie diabeł atakuje. Mówię, diabeł cię atakuje, bo uważasz, że cię atakuje. Ściągasz to, otwierasz się na niego. Ja jestem w służbie i mnie nie atakuje diabeł. Ja diabła atakuję. Rozumiecie? Ja atakuję diabła. A nie diabeł mnie. Taki numer mam w życiu. Że on mnie nie opresjonuje. Ludzie mówią, ale mam opresję. Ja mówię, diabeł ma przeze mnie opresję. Ja wstałem dzisiaj rano, tak? Ja wiem, że ja wstałem dzisiaj rano. Usiadłem sobie na łóżku i powiedziałem, halleluja! Ja wiem, że w piekle, tak, w tym środowisku, rozumiesz, przebiegła przynajmniej kilku na odległość, na najbliższej odległości demonom myśl. Wstał. Kretyn wstał. Za chwileczkę będzie proklamował słowo. Będzie mówił, że jesteśmy zerem. Siedzi. I mówi, że jesteśmy zerem. Uważa się za Pana Świata. Uważa się za Jezusa. One nie przychodzą do mnie do pokoju i nie pukają. Możemy wejść? Ja nie mam opresji na głowę. Dlaczego? Bo to coś boi się mnie. Rozumiesz, że to coś się ciebie może bać? Rozumiesz, zależy mi na tym, abyś był takim człowiekiem, żeby diabeł srał w gacie na dźwięk twojego imienia. O to mi chodzi tutaj. A nie, żebyś chodził po ulicy i patrzył, z której strony demon w ciebie wpadnie. I on mówi, o to mi tak ciężko. Tam się. Chcę, żebyś wchodził i ustanawiał swoje władanie gdzieś. Rozumiesz? Chcę, żebyś to robił. Bo to możesz robić. Ja w ogóle nie biorę pod uwagę na przykład w życiu, że ja się rozchoruję. Ja nie biorę pod uwagę, że ja się nawet puknę w łokieć o coś. Ja nie biorę pod uwagę, że mi łyżka z dupą wypadnie, że się obleję kubkiem herbaty. Nie biorę pod uwagę, że mi zabraknie pieniędzy, że mi ktoś oko wyjmie. Rozumiesz? Nie biorę pod uwagę, że się gdzieś spóźnię. Rozumiesz, że zgubię portfel. W ogóle nie biorę pod uwagę. Niczego takiego nie biorę pod uwagę. Tak? I w ten sposób, tak? Ja w ogóle nie stwarzam atmosfery, przez którą one w jakikolwiek sposób mogą do mnie podejść. One potrzebują
Przecież to są też byty energetyczne. Rozumiecie, o co chodzi? To są energetyczne byty. Wszystko na świecie rozwija się według swojego rodzaju. Jeżeli człowiek uwalnia jakąś energię, na przykład myśl, tak? Myśl lękliwa posiada jakiś potencjał energetyczny. Przecież co to jest myśl? To jest przeskok elektryczny, tak? Przeskok elektryczny między neuronami. Pyk! Coś zaskoczyło, tak? Jakaś w ogóle została uwolniona w tym momencie, kiedy pomyślałeś coś, tak? Została uwolniona jakaś fala elektromagnetyczna. Do każdej myśli, do konkretnego rodzaju myśli przyporządkowane są określone fale. No przez te fale ściągają coś według swojego rodzaju. Tak człowiek myśli lękliwie, rozumiesz, a masz 60 tysięcy myśli w ciągu dnia. Człowieku, jak myślisz lękliwie, weź wyobrażasz sobie, że uwalniasz 10 tysięcy myśli lękliwych dziennie? Przez takie myśli, co będzie jutro? Rozumiesz? A jaki będzie jutro? A nie zmoknę jutro? A się nie opalę za was? A co będę robił na wakacje? Rozumiesz? Ludzie tak myślą ciągle. Co, rozumiesz? Zadają sobie pytania, na które nie ma odpowiedzi. Przelatuje im cały czas taka maszyna przez głowę. Przecież to uwalnia określoną energię. Przez ta energia, tak? Ona gdzieś szuka punktu styczności. Coś, co może przyciągnąć, tak? No i jest demon. Tak? Jest demon jakiś. I demon, a demon jak rada? Boi się. Rozumiesz? I że mówi, jeszcze bardziej się boję. Im bardziej się boi, tym więcej energii tego rodzaju uwalnia. Przychodzi następny. I potem wyrzucasz człowieku 60 parę sztuk z człowieka. Człowiek je wpuścił. Przyciągnął. Jak muchy przyleciały do lepu. Rozumiesz? One nie mogą cię zaatakować. Nie mogą się rzucić na ciebie z pazurami. Rozumiesz? Nie mogą. Nigdy w życiu nie miałem sytuacji takiej, żeby mnie zdominował demon. Nie wiem, co to jest. Pamiętam, jak trafiliśmy na dziewczynę, która miała ducha Belzebuba, raz się mi trafiło. Jak w ogóle przemówiła czystą angielszczyzną, angielskiego nie znała. Naubliżała mi po angielsku. Oksfordzką. W cudzysłowie. Mówi do niej, zamknij się, mówi, jak się nazywasz. No i tu Belzebub, wiesz. Jak kazaliśmy mu wyjść, tak? Przyszedł do góry, uniósł. Ja widziałem, jak kobietę uniósł do góry demon. A była bardzo tęga. Ryczała na nas, a światło siadało. Bzzz, człowieku. Jak u Hitchcocka. Tak? Ja się na to patrzyłem. Ja mówię, co to w ogóle jest? Ale co było dla mnie najważniejsze? Że to mnie w ogóle nie przeraziło. To mnie zdziwiło, ale nie przeraziło. Bo we mnie nie ma formuły lękowej wobec tego. On zobaczył, że nie może nas tym przerazić, mnie i kolegi, którzy byliśmy w tym pokoju, to cisnął nią przez pokój, taki stolik stał mniej więcej w wysokości tej szafki, taki kwadratowy, centralnie rok leciała głową na róg tego stołu. Kolega tylko odsunął ten stół, runęła przy tym stole, się zawiła, tak? Bo zobaczył, że w ogóle nas nie może wystraszyć, to chciał ją zabić, żebyśmy trupa mieli, no. W innym momencie, w innej sytuacji, kiedy wypędzaliśmy demona w takim kościele zielonośrodkowym z Agatą z człowieka, człowiek w ogóle najpierw chciał nas wystraszyć. Drobny facet, drobniusieńki facet, tak? Trzymało go czterech czy pięciu starszych zboru. W ogóle wił się człowieku tak, tak? Wiesz, ja mówię, co to, wiesz, my tam wchodzimy z Agatą, mówię, co to jest w ogóle? Oni go trzymają. Tak? W powietrzu, za ręce, za nogi, tutaj on się wije. Taki drobny chłopak, nie? I my wchodzimy, on się odwraca, oczy ma wywolone i mówi, jeszcze przede mną klękniesz. Ja mówię, zamknij mordę szmatą. Ty on mówi od czołg. Ja mówię, posadźcie go, co wy robicie tutaj? Co to jest? Powiesz, co on robi? Mówi, zobacz, głową w ścianie dziurę zrobił.
Taka gipsowa była ściana, rozumiecie? Przyrżnął bęb do ściany i wiecie, co chciał zrobić? Urżnąć sobie szyję na tej. Ja mówię, ludzie, mówię. Przez kościół się na środku. Mówię, co jeszcze chciał? Jeszcze przez okno chciał wyskoczyć, zapaliśmy go. Ja mówię, w ogóle... Wiesz, a jak mam przed oczami wizję, że facet wyskakuje z drugiego piętra i się zabija o chodnik w kościele zielonoświątkowym? Ja mówię, pójdziecie siedzieć. No. Co? Mówię, jak, co wy z nim robicie? No my go gromimy. Ja mówię, jak go gromicie, jak on się kłóci z wami? Mówię, zobaczcie, on siedzi z wiotrzału. Ja mówię, człowieku, nie? Przecież wy się w ogóle boicie tego zajścia. Ocknął się i mówi... Dajcie mi ręcznik. Ty, ręcznik mu niosłem. A ja tylko, nie dawaj mu tego ręcznika. Już mu dał ręcznik. Ten jest ręcznik na szyję i się dusi tym ręcznikiem, człowieku. Wiesz. To musieli mu we trzech ten ręcznik wyrywać, rozumiesz? Znowu tam, proszę ciebie, ale siedzi, teraz siedzi na takiej sofce, takim czymś siedzi, rozumiesz? I dalej ten, ty, tak, ja mówię, zamknij się. Znowu. Ja mówię, ludzie, przecież my mamy nad nim władzę. Przecież to jest niemożliwe. Tak? W ogóle, żeby taka rzecz tutaj się działa. Mówię do Agaty, śpiewaj. Siedź i śpiewaj w ogóle. I ona zaczęła śpiewać, tak? Jak ona zaczęła śpiewać, tamtego zaczyna wyginać, tak? A tam uwielbia Boga, siedzi, uwielbia Boga. Wziąłem Pismo Święte i czytam. Zostałeś rozbrojony. Nie! Zostałeś rozbrojony. Nic nie znaczysz. Jesteś zwykłą szmatą. Jesteś zerem kompletnym. Jesteś pod moimi nogami. Rozumiesz? Ze 30 minut ten chłopak został uwolniony. Został uwolniony. Ja mówię, teraz go pouczcie. Wprowadźcie go w normalny system życia. Nauczcie go odwagi przede wszystkim. Pokażcie mu, że on panuje nad diabłem. Kościół jest przesiąknięty mentalnością satanistyczną. Ludzie robią to, co właśnie szatan chce, aby robić. Walczą z nim. Walczą z diabłem. Uznajesz, że to godny przeciwnik. Rozumiesz w ogóle, o co tu chodzi? Diabłem się nie walczy. Diabła się dominuje. Ty nie jesteś powołany do walki z diabłem. Ty jesteś powołany, żeby zdominować szmatę. Zdominować. Bez względu na to, czy jesteś mężczyzną, kobietą, czy masz charakter twardy, czy nie twardy. Rozumiesz? Zdominować. Od najdrobniejszej myśli demonicznej, poprzez jakąkolwiek nieczystą, chorą emocję, która przychodzi, tak? Aż do aktu, kiedy zbliżył się do twojego życia lub próbował tam wejść. Przecież to... Chciałbym, żebyście sobie zapisali teraz... ja już nie będę tego czytał, bo to... Zrobimy sobie chwilkę przerwy i pociągniemy dalej, ale zapisali teraz sobie takie rzeczy. Mateusz 12, 43-45. Żebyście to wiedzieli, już mieli to sankcję. Demony chcą mieszkać w człowieku i wyrażać się przez niego. Dlatego chcą mieszkać w człowieku, aby się wyrażać. Nie szukaj w ogóle powodów, dlaczego on chce mieszkać. On wyrażać się chce. Wiesz, na jakie pytanie musisz sobie odpowiedzieć? Dlaczego demon przeze mnie chce się wyrażać? Co we mnie takiego jest ciekawego, że jemu to pasuje? Ty się nie zastanawiaj nad demonem. Ty się nad sobą zastanów. Co tam jest takiego, że on tu przychodzi do mnie? Co go ciągnie? Pamiętając o prawdzie Bożej, gdzie padlina, tam zlatują się sępy. Rozumiesz? Gdzie padlina, tam zlatują się sępy. Gdzie padlina? Trzeba padliny poszukać u siebie. I w tym momencie, jak się dowiesz, jaki rodzaj padliny jest, tak? To będziesz miał zupełną jasność, dlaczego ten rodzaj demona chce do ciebie przychodzić, na przykład. Efezjan 2:2. Gdy demony nie mogą mieszkać w człowieku, to chcą działać za pomocą człowieka z zewnątrz, wpływając na jego duszę i ciało. I to są właśnie te takie połowiczne dotknięcia lub chwilowe dotknięcia.
Jeżeli na przykład jest w człowieku, dam Ci przykład. Na przykład jest w człowieku nieprzebaczenie. W ogóle reszta w człowieku jest w porządku, w jego psychice, ale jest nieprzebaczenie. No, no to demon nie może jakiś przyjść do Twojego życia i jakby ogarnąć wszystkich dziedzin, ale on przyjdzie do miejsca, gdzie on widzi, że jest ta dziurka i zacznie tam wkładać rękę. I na przykład w związku z tym, że to nieprzebaczenie jest, prawda, ta demoniczna siła będzie stymulować pewne rzeczy w Twoim życiu. Na przykład takie, że nie będziesz mógł odpuścić komuś, że będziesz się chciał zawsze zemścić na kimś. Rozumiesz? Na przykład, jakoś będzie chciał wpłynąć na Ciebie, ale przez to, co w Tobie jest. Jeżeli jest na przykład w Tobie jakaś słabość, uważasz się za człowieka niewiele wartego, na przykład jest jakieś niedowartościowanie w Tobie, prawda? Taka dziura jest w Tobie. Czujesz się niedowartościowany, zawsze czujesz się gorszy, zawsze myślisz, o co ci ludzie we mnie widzą, taka jestem tutaj zupełnie taka nijaka w zasadzie. To on będzie przychodził do tego środowiska, tak? I będzie ci tam wkładał rękę. On nie będzie cały mieszkał w tobie, on będzie tam rękę wkładał. I będzie dotykał tego zjawiska. I na przykład, będziesz mieć kłopot z relacją z innymi ludźmi cały czas. Kto tam już się do ciebie zbliży, już będzie dochodziło do tego, że możesz się z kimś zaprzyjaźnić, nie wiem, znaleźć męża, żonę, coś tam. Raptem będzie coś się ucinało, nie będzie wiedział, co to się dzieje? My to demon. To mam demona? Mówi, może nie siedzi cały, tak? Ale łapę do łokcia włożył. I siedzi mu dobrze, chociaż łapę mu ciepło. Wiesz, o co chodzi? Reszta tam przez ciebie marznie, ale w łapę mu ciepło. Zawsze lepiej łapę włożyć. Przynajmniej. Co mam zrobić? Zaburzenie w ogóle zlikwidować. Nie będzie miał gdzie łapę wsadzić. To tak działa. Próbują działać. Jeszcze raz mówię, nie próbujcie określać demonów jak dobrze zorganizowanej armii, która wszystkim steruje. Tak, te wysyłają tu mają swoją flankę, tam się poruszę, to tam są, wiesz, jacyś. Nic nie ma, nic takiego nie ma. Jest hierarchia, tak jak wam powiedziałem, ale zasady tego funkcjonowania, tego całego zjawiska są takie, że chcą się jak najdłużej utrzymać. Jak najdłużej zrobią wszystko, żeby się utrzymać dalej. Każda ściema. Rozumiesz? Każda rzecz. Kto czytał książkę Listy Starego Diabła do Młodego? Brawo! Przeczytajcie wszyscy tą książkę. Louis, ten co napisał Opowieści z nami. Listy Starego Diabła do Młodego. Potężne objawienie o tym, jak młody demon radzi się starego demona, starej takiej zwierzchności, która jest nad nim, w jaki sposób, tak? Ma odnieść sukces w dziedzinie niszczenia ludzkości i samowyrażania. Louis to nasz brat w Chrystusie. I miał naprawdę potężne objawienie. Na przykład ten młody demon przylatuje, mówi, mistrzu, zrobię wojnę. A ten stary demon mówi, wojna to nie jest dobry pomysł. Robiliśmy już wojny. Ty wiesz, ilu podczas wojny woła do naszego nieprzyjaciela z całego serca. Lepiej nie robić wojny. To co mam zrobić? Idź do kościoła, mówię. Tam się rozwiniesz, mówię. Usiądź sobie w ławce. A on mówi, ale tam, czy nieprzyjaciel nas nie będzie działał? Nie przejmuj się, mówię. Idź do kościoła. Zacznij, mówi, od tej siostry takiej, która jest taka najbardziej porządna. Wiesz, ta w tej takiej sukience i tam mu opisuje, to w ogóle jest mega. Nie? To jest ta siostra, która jak ktoś ją zaprosi do domu i chce dać jej coś do jedzenia, to pyta, siostro, czy coś byś zjadła? A ona mówi, wiesz, nie trzeba, niekoniecznie. Jest w niej taka luka, zawsze chce być proszona więcej niż jeden raz. Mówi, masz wejście. Wejdź. To próżna kobieta. Otulona pobożnością. Zacznij od. Wiecie, to są w ogóle takie jazdy, wiesz, i go uczy, mówi, pamiętaj o najważniejszym. Jeżeli zobaczysz kogokolwiek z nich, czyli o nas, mówi o ludziach, nie?
kiedy są w swoich pokojach albo w innym miejscu, gdzie są na sam z Nim i wołają do Niego z całego serca. I kiedy zobaczysz tą zastraszającą jasność, która przychodzi, to szybko uciekaj. W ogóle, wiecie, tam są takie jazdy, to jest świetnie opisane, w jaki sposób one muszą, raz, że znaleźć pewne luki, tak? A dwa, jaką władzę posiadamy nad nimi. Kim jest Chrystus w nas? To w ogóle to zjawisko, to rozumiesz, to jest śmiechu warte, jeśli my temu nadamy rangę w ogóle. I Dzieje Apostolskie 10:38 pokazują nam, że demony są odpowiedzialne bezpośrednio lub pośrednio za całe zło na ziemi. To znaczy, że wszędzie tam, gdzie funkcjonują patologie, zniszczenia, jakiekolwiek inne formy, to pośrednio lub bezpośrednio są związane rzeczy z demonami. Tylko to nie może cię wystraszyć. Ty musisz cały czas widzieć siebie, że chodzisz ponad tym zjawiskiem. Ponad tym jesteś. Ponad tym absolutnie.